Zebrałem na kamerkach 9 fanów napojów wyskokowych. Co 10 minut będą pili 2 szoty. Sęk w tym, że jedna z osób będzie piła wodę. Zadaniem graczy jest wygłosowanie ukrytego trzeźwego. Mają na to 6 rund i 12 szotów. Jeśli im się to nie uda, trzeźwy wygra 500 zł. Na start zabawy poprosiłem wszystkich o wypicie 2 szotów. A chucia chuj po strachu. Wiesz, jak bardzo nie piłam. No to od teraz macie 10 minut na dyskusję, szukacie trzeźwego, let's go. Dobra, to może najpierw, wiecie, przedstawienie. Musimy zrobić potencjał pod następne rundy. Jedyneczka, jak masz na imię? Ile masz lat? Co robisz w życiu? Mam na imię Gabriela, mam 19 lat, jestem uczniem 5 klasy techniką. Zajmuję się YouTube'owaniem w sumie i to tyle. Okej, twójeczka. A, kurwa, to ja. Już na balony. Jestem Saga, zajmuję się aktualnie w sumie niczym. Chciałem się tutaj najebać i chyba już weszło. Oj, weszło, weszło. Jestem Shakari, mam 19 lat i w sumie nic nie robię ze swoim życiem jakby. No jak to tak? Na pewno coś masz ciekawego, jakaś pasja, jakieś hobby może? Nie, wygram w gry, Boże, no. To! Widzisz, to już jest. Dla nas się nie liczy twoja zewnętrzna warstwa, tylko to, co masz w środku, to jakie, wiesz, wartości sobą reprezentujesz. O co masz w kieliszku się liczy akurat? Czwóreczka, dawaj, teraz ty. Ja się nazywam Wika, studiuję obecnie, jestem na pierwszym roku i mam 18 lat. Ja nazywam się Julka i mam 19 lat, gram w siatkówkę. Okej, bardzo ciekawy. Teraz szósteczka, czyli wiadomo ja. Cześć, jestem Mati, mam 18 lat, zajmuję się aktualnie głównie treningami siłowymi, chodzę do szkoły i szukałem różnych źródeł dochodu. Filmy u mnie na przykład. No, siódemeczka, dawaj, może teraz ty, tak? No to szczęśliwy numerek, siódemka. Mam na imię Iga, mam 19 lat. Zainteresowania nie mam, ale wiem jedyne to, że będę na pewno przeglądać sobie na jutro zeszyt, ponieważ mam test. Masz test, współczuję. Mówisz, że dasz radę przeglądać zeszyt, pijąc co 10 minut na kieliszki. Dzisiaj do drugiej w nocy siedziałam, bo się uczyłam tak samo. Dobra, no powiedzmy, że wierzę. Ósemeczka. No to tak, ja jestem Patrycja, wszyscy w sumie do mnie mówią Kasia, mam 22 lata. tak. Aktualnie w sumie nie pracuję, szkołę już dawno w sumie skończyłam. Hobby to jest w sumie granie na komputerze w różne giereczki. Rozumiem, Patrycja Kasia, tak? Tak. Czyli to jest jak z tym słowem, co się zaczyna na D, lodówka. No, tak, rozumiem. Tak. Dobra, no dziewiątka. No to ja jestem Dominika, większość ludzi mnie mówi doma, mam 19 lat i studiuję psychologię, jestem na pierwszym roku. Dobra, a to wszyscy się zapoznaliśmy, tak, fajnie. I tak będziemy raczej się porozmawiać z cyframi. Ja mam pytanie do was. Jaką wódkę kupiliście na dzisiaj? To mnie ciekawi. Uwaga, nie pokazujcie nic, nie? To nie pokazujcie, w sensie powiedz mi, nie? Lubeska. Ja kupiłem wódkę, która się nazywa First Uranow Wodka. Co? To była najtańsza woda, jaką znalazłem, za 5 euro chyba, 0,7. Co ja kupiłam żubrówkę, bo się nie znam na czystej. To jest koneser. Nie. Ja też kupiłam żubrówkę, to nie jest takie śmieszne. La familia, no. Piąteczka. Ja kupiłam sztokę. To ja powiem tak, polska marka, wyrób czysty, żubróweczka, no. No. Ach, widać, że pasjonat. Ja mam tutaj Jennifer jakiś, z cytrynką, made in Belgium. Z cytrynką? Z cytrynką? Miała być czysta. Z cytrynką. Znaczy jest czysta, ale ona siedziała przez cały rok u mnie na szafce, co nie? I tak opadło, że nawet nie widać nic i wygląda jak czysta. Ile ma procent? Pełne 20. Nie, no. Nie, to jest oszustwo trochę. Bo ona powinna po 4 pić, no bo wszyscy mają 40. I mo, jeżeli wszyscy mają 40, to tak zrobimy. Powiedz mi, Kuba, co ja mam teraz zrobić, bo ja mam 37,5. Nie, no dobra, no to zaokrąglimy. No to jest okej. Mogę jeszcze z tego kieliszka. To słuchaj, dwa małe i ten jeden duży, co? Czekajcie, wyłączę kamerę na chwilę. Siódemeczka, możesz dotankować. To uwaga, pokazuję z powrotem kamerę. Wracamy, let's go. Dostałem ganka od ojca. Widzieliśmy. Ale dostałem od plusów lody bakaliowe. Że z tymi zrodzinkami? Dobra, co dalej? Ósemka chyba? No ja akurat w sumie nie kupowałam, bo miałam już z kiedyś Adama Mickiewicza. Który rocznik? 1798. O Jezus, wyleżakowane. No to ja ogólnie trochę mi było wstyd, za co to będę pić, ale nie jestem jedyna, która ma żubrówkę. Witamy w rodzinie. Tu mnie wyzywają o tą żubrówkę, bo cały czas przynoszę wszędzie żubrówkę. Ale ja ją dostaję za darmo od ojca. Ty stary jest żubrem? Miał
40 w tym roku i trochę zawyżył poziom alkoholu i trochę mu zostało tej żubróweczki i za każdy raz, jak wracam do domu, to on jest tak, a może wódkę weźmiesz do siebie? Świetno, ojciec. Dostałam łącznie 5 litrów. Ojciec mnie bardzo supportuje pod względem alkoholu, bo ja jestem początkującym pijącym, piję dopiero jakoś ponad rok. Amator, to może być ważna informacja. Więc mój ojciec jest z mnie bardzo dumny, że w końcu zaczęłam pić i bardzo to wspiera. Moi rodzice akurat mają tak, że oni nie chcą, żebym piła, bo oni wiedzą, że u mnie łatwo wchodzi wódka. Słuchajcie, została wam minuta. Siódemeczka. Ja moim wyślę. Cytrynówkę, tak? Mhm. Dobra, będę musiał zapamiętać. Siódemeczka, jak była włączona kamerka, to dotankowała. Jesteśmy na równi w razie czego. Okej. Nawet widać tutaj. Nie, nawet za czysta jest. Za czysta, pogadasz. Oj. To jak woda. Zaczysta ta cytrynówka, powiadasz. Mi się wydaje, że szósteczka jakoś tak nas trochę podpuszcza momentami. No way. Wiesz co, może ja się nie będę lepiej odzywał od razu. To będzie lepsze. Ale będzie strasznie cicho tutaj, przysięgam. Ja pierniczył całe pudełko lodów. I koniec czasu, dosłownie w tej sekundzie zakończyła się pierwsza runda, a to znaczy, że zaraz będziemy głosować. Wyłączam kamerkę, tak żebyście nie widzieli, na kogo głosujecie. Wszystko jest anonimowe. Teraz wyciągnijcie karteczki, wyciągnijcie długopisy i zastanówcie się, kto... Waszym zdaniem nie pije. Kto jest trzeźwy? Mamy wyniki. Powiem tak, było bardzo blisko remisu, bo dwie osoby miały po dwa głosy, ale jest jedna, która miała trzy. O kurde. Z tą osobą się pożegnamy w tej rundzie. Jest to numer 7. No i bieda. No way. Po każdym głosowaniu będziecie mogli zdecydować, czy chcecie grać dalej, bo uważacie, że jeszcze w waszym gronie jest osoba trzeźwa, czy kończycie i dzielicie się hajsem. Tylko ważna informacja jest taka, że jeżeli nadal trzeźwy jest w waszym gronie, to on z buta wygrywa 500 zł. Gramy? Gramy. No i nic. Kolejne 10 minut, powodzenia. Czekajcie, nie pijcie jeszcze. Dobra. Kolej pijemy? No tak chciałem powiedzieć, i czy macie jakiś pomysł na urozmaicenie tego. Urozmaicenie? No w sensie urozmaicenie. Jakieś utrudnienie, coś co ma nam pomóc złapać impostora. Ej, w tę stronę to chyba nic wam nie pomoże, szczerze mówiąc. Walcie to po prostu, jak barbarzyńcy, let's go. Dobra. Dobra, pijemy od razu. No to jedyneczka. Dobra. To też robi drino. Przesadzona ta reakcja, co nie? Saga, wierzę w ciebie. Pokaż, że jesteś facetem. Mocno to. Coś czuję, że oni pół rundy stracą na samopicie. Nie, musimy delikatnie się stronować, żeby nam to nie wyszło długo. Ty się nie zażygasz tymi lodami potem? To jest bardzo dobre pytanie. Tak szczerze? Dobra, musiała popić czwóreczka. Czekaj, muszę to odkręcić. Też was skurwiają te zawleczki? Tak. No, w ogóle kiedy ten update był z tymi zawleczkami? Szkoła wakacji chyba. Dobra, czekaj. Kurwa, nie dopiłam. Nie, czemu mam satysfakcję, jak widzę ludzi, których skręca. Później będzie już tylko łatwiej. O Jezu. To ja mam pytanie tak w międzyczasie. Zauważyłem, że chyba druga czy trzecia osoba robi tak, że najpierw popite, potem pije, a potem popite. To jest drink w brzuchu. Ja też, To jest drink w brzuchu. Ja bez tego nie... Jeszcze mam bułkę, bo już mi skręca. Tak się robi? Ja nie wiedziałem. A nie czujesz wody wtedy. Przecież czujesz tylko dopiero na gardę albo tam w brzuchu, ale w buzi jest okej. Okay. Piąteczka no. Chyba wprawia na boję. To, co zrobię, nie jest na moją korzyść, teoretycznie, bo tak mówiłem o tym pijaniu, ale ja trzymam tą mocniejszą stronę mocy. Przynajmniej będziesz czysty. A że bez popijania. Co on robi? Dwa na raz. O Jezu. Widać, że Jak on nie pije wody, to jest psychonem po prostu. I zagryza lodzikiem. Ej, tak szczerze, te lody lepiej tak łagodzą, bo to jest słodkie, wiadomo. Im słodsze, tym lepiej działa. No co, teraz w sumie ja. Ale mi ciepło już. Nie chcę. Widać. Wiesz, takie niedobre, a tatuś pić musi. O, pomóż tatusiowi, pomóż. Wow, girl. Pokaż, że co w rodzinie, to nie zginie. Tata będzie dumny. Tata dumny, co? Tata widział? Jezu, co ty robisz? Ciekawa technika taka przerywana. Nie, a czemu pijesz w ogóle? Bo masz kubeczek taki. Ja jestem biedną studentką. No. Ja nawet nie miałam soku do popijania, więc... Nie gadaj, że to woda. Nie, ukradłam mojemu współlokatorowi taki sok do rozcieńczania. Słuchajcie, bo minęło już 6 minut i ja zezwoliłem w tej rundzie na takie picie pojedyncze, ale od następnej już walimy od razu, bo to bez sensu. Macie 4 minuty, let's go. Ja mam pytanie. Czy ogólnie wy kiedyś przepijaliście wódkę herbatą gorącą albo kawą? Zdarzyło wam się kiedyś? Nie.
Mi się zdarzyło kawa raz. Mi się nigdy nie zdarzyło, ale raz popijałam wodą i zagryzałam jabłkiem, bo samą wodą, co ni chuja. I nie miałam, właśnie czekałam na znajomych, którzy mieli przynieść popite dopiero. I miałam tylko wodę i jabłka w domu i musiałam tym. Miałem takie sytuacje, że nic nie było i trzeba było po prostu na jedno. Ej, przepraszam, bo ja muszę się zapytać, czy ktoś kiedyś zagryzał śniegiem? Nie. Ale powiem wam szczerze, ja raz przypijałam herbatą gorącą, ledwo co zrobioną i powiem wam, nie polecam nawet kurczę letnią herbatą. Jak pierwszy raz piłem alkohol w życiu, znajomy kupił tak, kupił dwie połówki żubrówki i 2 litry Pepsi, to był smak mango. Nie dało się tego pić po prostu. Wiesz, oni dali drina, mówię sobie, kurwa, ale niedobra ta wódka. Potem piję samą kolę i się okazało, że to kola po prostu była tak zjebana. Kola gorsza niż woda. Powiem wam, że ja zawsze popijałam też wódkę Liptonem i teraz nie jestem w stanie wypić Liptona, bo mi się od razu kojarzy z wodą. Ja tak mam, jak piję kaktus Tymbak, to po prostu czuję już smak wódki w nim. Smak i dobra, piją wodą. Właśnie chciałem powiedzieć, że my... Bo przyjemnie się gada, ale nie dążymy do niczego. Ale spokojnie, macie jeszcze całą minutę. Jakieś tropy, ma ktoś jakieś tropy? Jedynka. Przerysowana reakcja. Troszkę bardzo jedynka. Nie, po prostu mam bardzo słaby łeb. No nie wiem, ja bym potem... Nie wiem w sumie, nie spojrzałam dokładnie, ale to, że ona robi drina, to mnie bardzo, wiesz, przekonuje na jej korzyść. Z jednej strony jest to jakikolwiek chociaż trop. Ktoś ma jakieś spojrzenie, to okej, to jest spoko. No tak, pewnie. Faktycznie z tym drinem to jest też niezłe. Okay. Na swoją obronę mogę powiedzieć, że mi się zrobiła absolutnie czerwona morda. Co ty mnie zbliżasz tak? Rizujesz? Rizman! W sumie, kurczę, sama bym mogła tak samo się potwierdzić, ale nie mogę, bo w sumie stwierdziłam, że kurde, trzeba tapetę zrobić. Ty masz tapetę? Nie wiem też. Poleką zrobiłam. Ja się maluję jedynie, jak idę gdzieś na imprezę czy coś. 3, 2, 1. Koniec czasu! Proszę państwa, kolejne głosowanie. Zmarnowaliście pół rundy na picie shotów, a drugie pół rundy na gadanie o dupie Maryni. Chowam kamerkę, głosujemy. Okej. Okay. Chat GPT. Który numerek wybrać? Lecimy w freestyle. Dobra. A tu widzę, że niektórym już wjechało. Mamy wyniki głosowania. Wychodzi z niego, że w tej rundzie nikt nie odpadnie. Mamy trójstronny remis. 3 osoby miały po 2 głosy. 1, 5 i 8. Ósemka, na nią nikt jest nie gadał. No czyli słuchajcie, nikt nie odpada, natomiast nas teraz czeka kolejne 10 minut i kolejne 2 szoty. Let's go. Dobra, dawajcie. Za ojczyzny. Husaria. Ja miałam w ogóle teraz cringe, jak mój tata przyszedł mi do pokoju, a ja miałam z nim pić wódkę. Mój by stał z tyłu i byłby jak... Mi tak to po ząbkach, po boczku mi poszło po ząbkach. Mój zęba jest najgorszy. Teraz drin nie zadziałał to do końca. Mi się tak cofa do nosa i mi tak jest niedobrze. O Jezus, okropne. Albo jak dobra, się pijesz coś gazowanego, to czasem beka nosem. Ja nie piję gazowanego. No. Sus asfak. Ja? No, to było sus w chuj. To. Tak, słyszałaś i chcę wierzyć. No. Ile, bo ja nie słyszałam. Ja? Fajkowe reakcje masz, tak, ty. Bo to jest tak fajkowe, że aż myślę, że to prawdziwe. Nie, ja mam bardzo słabą głowę i ja w życiu nie wpiłam więcej niż 4 szoty. Co tu się dzieje? Ja się zaczynam cała trząść. Właśnie chciałem powiedzieć, że trójeczka mi się założyła mocno głowę całkiem, ale... No ja właśnie nic nie robię, kurwa, nie mogę się wysłowić. Nic się nie dzieje tam takiego. Nie jest cieplutko jeszcze. Calm. No mi też jest ciepło. Ja tego nie przemyślałem, a właśnie moja mamusia przyjechała. O, super. Niech się z tobą napije. Pozdrów mamę. Pozdrowię mamę. Dokładnie. Jak wejdzie, to ja powiem tak. Mama. Okej, powiem właśnie. Ej, słuchajcie, ja wam pomogę, bo widzę, że tutaj wszyscy najebani. Sorry. Zapodam wam pytanie, może pogadajcie o tym, jak często spożywacie, ile spożywacie, co lubicie spożywać i tak dalej. Speedrun, jedyneczka. Ja piję tylko, jak mam okazję. Znaczy, że coś zaczynają źle. Jak mnie znajomi zapraszają, sama raczej nie ingeruję. Ja piję w sumie tylko wino. Raz na któryś tam wieczór sobie po prostu usiądę z winkiem. Jak na to, że pijesz tylko wino, to na razie się nieźle trzymasz. No. Oj, stary, no, ja po prostu umiem udawać. To ja piłam ze znajomymi głównie, ale teraz jakby przez studia nie mam za bardzo z nimi kontaktu. Córeczka? No to ja praktycznie w ogóle już nie piję, kiedyś piłam więcej, a ostatnio to Sylwestra chyba, albo
na początku roku, bo chyba studniówkę miałam wtedy, ale to wtedy taki, wiecie, taki jeden tylko szampana czy coś. Ja piję w sumie tylko, jak ktoś mnie gdzieś zaprosi. Sama nawet nie piję wina wieczorem. No to ja kiedyś piłem trochę więcej, teraz praktycznie w ogóle nie, zdarza się może raz na dwa miesiące lub raz na miesiąc. No wiecie, generalnie to tylko okazyjnie, na przykład nie wiem, jak są jakieś urodziny, na przykład urodziny Ani, tak jak dzisiaj. Dzisiaj są urodziny Ani. Ani moje, ani twoje. Z tego piję. O Boże, wuja, nie. Często piję, no bo co sobotę w sumie, z chłopakiem. Raz wino, raz likier i to w sumie jest różnie. Raz rum i tak dalej. Ja piję ze znajomymi i Jezu. I piję bardzo mało. Oni mi nie pozwalają pić. Głowy słabej. Oni mi nie pozwalają pić, bo ja ogólnie robię dziwne rzeczy, a jak się napiję, to już jeszcze bardziej i oni mi nie pozwalają. Dobrze. Albo jakiś potężny fake, albo naprawdę. Nie chcę być niemiła, ale bym ją wywaliła, żeby ona nie umarła po prostu. To jest też ciekawa kwestia. Potrzebuję dysk do komputera. Ale ja ci wierzę, ale ty nie przeżyjesz tego. Ale to akurat czwórka się, trochę się zgadzam, bo też się o to boję. No. Nie wyrzucajcie, chcę pić dalej. Koniec czasu, proszę państwa. Chowam kamerki. Słuchajcie, oddajcie głosy, bo już jest trzecia runda, pamiętajcie. Przed nami jeszcze drugie tyle. Nie mnie. Mamy wasze głosy. Podliczone zostały. No i znowu było blisko. Dwie osoby dostały po dwa głosy, a natomiast jedna dostała trzy. I ta osoba odpadnie. A jest to osoba... Na całe szczęście 9. O Jezu. Ty już nie pij. Weź to wylej. Te dwa wypiję dla... Nie, tego nie. Nie. Dobra, ja chowam 9. Nie chcę tego widzieć. Możesz się zmutować i słyszymy się na końcu. O Bożenko. Słuchajcie, no honorowo uratowaliście jej życie, mi się wydaje. Ale może była dobrą aktorką, kto wie. Powiem tak, widzowie ją pokochają. Dobra, słuchajcie. Kolejne 10 minut startuje teraz. Walimy kolejne dwa szoty, to już będzie 7 i 8. No. No to let's go. Ale szczerze to wam współczuję, bo jedną osobę wygłosowaliście z litości, jedno głosowanie zmarnowaliście, także będzie ciężko. Mam nadzieję, że legalne jest pójście się wysikać. Jest legalne, no. Ja pierdolę, dziękuję. Ja tylko chciałem powiedzieć, że czas leci. Takich nie ma, powiem. I Saga, i Trójeczka, oni mają takiego poker face'a. Osiem jest, kurwa, tak są, ja pierdolę. A piątka to co ma? No poker face'a? W sumie, piątka? To jest moje podniesienie, piątka nie ma żadnych reakcji w ogóle. Ale piątka jest pod tobą, jakby co. Tak, ale ja mówię już, że nie jest. Jak dla mnie, ósemka jest kurwa tak sus as fuck. Nie obgadujmy i... Ale ja mówię fakty, okej? Okay? Ja mówię fakty. Wiesz co, też wcześniej myślałam o ósemce? Nie wiem, czy oni nie widzą, ale dosłownie w kadrze ósemki widać wodę. Dobra, ja już jestem. Też. Czekamy na Sagę. Byłabym wcześniej, ale oczywiście mamuśka mnie zagadała, mówi mi... I co? Nawalona już? I co najciekawsze, moja mama, odkąd my nagrywamy, już 3 razy do mnie pisała. No jak tam? Ile już wypiliście? Jaka troskliwa mamusia, dobrze. Wow. Dobra, jak są wszyscy, to ja chciałam powiedzieć, że dla mnie piątka jest sus trochę. No bo jakby nie ma żadnych reakcji, ani po piciu wody, ani w ogóle przez cały ten... W sensie, ja nie chcę być tą osobą, po której słowie każdy ją wygłosuje, tylko żebyście zwrócili na to uwagę i wyciągnęli wnioski z tego po prostu. Dalej się wszyscy jaskółkę 30 sekund. Nie ma problemu, ja zrobię. To może być dobre na ostatnią rundę czy coś. Ale te łamańce językowe mogą być git, szczerze mówiąc. No to weźcie sobie, wpiszcie jakieś neta. Niech każdy powie z tyłu spowiedź. Ja nie piję jak coś. Po kolei, jedynka. Stół z powyłamywanymi nogami. Dwójka. Stół z powyłamywanymi nogami. Co lepsi ode mnie? Stół z powyłamywanymi nogami. Stół z powyłamywanymi nogami. Stół z powyłamywanymi nogami. Stół z powyłamywanymi nogami. Tak, stół z powyłamywanymi nogami. Stół bez nóg. Wow. Zawsze jak z tatą rozmawiałam na ten temat, zawsze kto szybciej powie, to mu wiecie, co tata mówił? Blat. Co? Jezus. Chodzi o to, że stół, jak nie ma nóg,
to tylko blad zostaje. No właśnie, co no. No, ale wracając. Albo 5, albo 2 imo. Jak idziemy tym tropem, co właśnie mówiliśmy wcześniej, jak była przerwa na siku, to jeszcze bym tak dał właśnie bardziej dał takie 3, 2, 5. Też mają taki poker face, no wszyscy. Ja mam zawsze poker face, ja tak mam po mamie. W ogóle powiem tak, trójka, szczerze teraz jak zdjęła sobie bluzę, nie? I w ogóle, szczerze, ja bym też z chęcią chciała, ale ja pod bluzą nic nie mam. To, że zdjęła bluzę, to dla mnie... To jest najgorsze, że chciałabym, bo ja mam... Mi jest teraz tak gorąco, ale chciałabym, no chciałabym. Musiałbym będzie słuchać o Ulisa, bo mam mikrofon. Ej, teraz bym otworzyło okno. Ja wolę nie otwierać okna, dlatego iż żału. Niedawno miałam pompę założoną. Zamiast pieca to miałam pompę założoną. I mój tata testuje, jak to będzie grzało w ogóle. Dobra, no, ale marnujemy czas. Co? O czym jak gadam? Ty chujnie obchodzi twoja pompa z piecem? Dobra, no to niezła pompa. Ja chcę powiedzieć to, że trójka się teraz rozebrała, to dla mnie jest, ja bym ją na razie, są bardziej podejrzane osoby, bo jak ona się rozebrała, to jest jej gorąco. Ja mam trzy osoby safe tylko. Dla mnie safe jest trójka, czwórka i ósemka. Czemu ja? Powiedziałeś, że jest safe, że jest trójka, czwórka i ósemka? Samemu się do tego jakby teoretycznie nie biorąc, żeby zeliminować podejrzenia ewentualne dla siebie. Nie, nie. Dobra, wypadasz stąd. To jest koniec. Nie, nie, nie. Co jak co? Kolega Inkiger. No ale przecież mówiłem o osobach, które są safe, a nie o... No mówiłeś o osobach, które są safe, ale ty też jesteś jedną z tych osób, które są safe. To może, że ty nie jesteś safe? Ale przecież to nie ma sensu. Dla mnie osoby, które są safe. Ja wiem. Przecież nie będzie mówił o sam o sobie, tak? Koniec czasu, proszę państwa. Musicie trochę lepiej zarządzać czasem, bo dużo czasu traci się na pompy ciepła i tak dalej. O co chodziło z tymi pompami? Nalejcie sobie od razu dwa szociki i zaraz będziemy głosować. A to jest ostatnia runda, już proszę. Nie, jeszcze będzie jedna. Proszę państwa, tym razem znowu ktoś odpadnie i to dużą większością. 4 głosy dostała jedna z osób. Jedna z osób o numerku. 5. No i słuchajcie, ja w ogóle zapomniałem, nie pytałem was po każdej z głosowań, czy chcecie grać dalej, ale rozumiem, że chcieliście, tak? Do końca gramy. Nie. Wiadomo, że chcemy grać dalej. No i doskonale, nie spłonę w piekle. 5. runda, za chwilę walniemy 2 kolejne szoty. Pytanie, czy wszyscy są w stanie? Spokojnie. A jak nie, można zrezygnować, czy co ma na celu? No można odpaść, nie? Można powiedzieć, że już nie piję i rezygnuję, pa pa. Dobra, coś? No tak, na wszelki wypadek pytam, czy ktoś chce zrezygnować? Nie. Dobra, to uwaga, 10 minut startuje teraz, powodzenia. Dobra, to może ja zacznę. Najpierw walnijcie szoty, halo. Właśnie. Aha, właśnie, dobra. Ja, nie, tylko nie to. Ej, kurwa, wchodzi już. To jest chyba 8, nie? Ej, czekaj, po 2, a to jest 5. runda, to 9 i 10. Ty, ja nie wiem, czy my po jakiś rekord później idziemy. To będzie mój rekord zaraz. To powodzenia, powodzenia. Dzięki. Mogę popić wodę? No popijaj to, człowieku. Włączy tryb disco. Ja nie mogę patrzeć, jak ty to pijesz bez popity. A ta drugą bułę wyciąga. Chciałem wystosować tylko komentarz do wszystkich osób, które pisały pod poprzednim odcinkiem tego typu, że jeden shot na 10 minut to jest mało. Teraz macie 2 i zobaczcie, jak to wygląda. Dzięki. Jest ale... Jedna osoba, która to pisałaś. Nienawidzę cię. Shut up, bo gadamy o głowie. Ej, bo jeszcze drugiego nie... O nie. Pito, ja teraz zaczynam gadać. Muszę o karnym coś powiedzieć, żeby było fair. Jasne. Jedyneczka. Po pierwszej rundzie, tak wiesz, niby zaczerwienienie, była reakcja, pierwsza runda, te dwa szoty. Potem jakoś ta reakcja tak zanikła, tak wiesz. Zaczęło wchodzić się lepiej wchodzi, szczerze. Bardzo trafne. Lepiej wchodzi. Ona mówiła, że ma słabą głowę, że jej już czerwiona twarz w ogóle, a potem zaczęło tak leciutko. A ja przypomnę, że jej czerwienia twarzy nie zniknął. Elegantnie nie o co chodzi. W tym momencie jest dobrze. Saga, generalnie, jest tak, wiadomo. Przyjaciel Hodo, to wiemy. Normalnie, gdybym go nie znał, bym mu wierzył, że pije z nami. Ale, że wiem, że Saga jest uzdolnionym aktorem i potrafi naprawdę wiele reakcji pokazywać, to też mam taką światełko w głowie z tyłu, że coś może być. Ale mimo to jednak chcę mu wierzyć od serduszka, bo jest pozostałym facetem tutaj. Z mężczyzną. Dokładnie. Tasa, okej. A wspieram tak. Trójeczka. Chciałbym cokolwiek móc powiedzieć, ale cały czas mam tego poker face'a i w sumie nie daje mi to pole do popisu. Bez komentarza. Ciężko stwierdzić! Widzę kolory, słyszę. Ale ty jesteś naćpana, tylko najebana. Co tu się dzieje dzisiaj, Jezu? Czwóreczka. Powiedziałbym, że cały czas ten sam poziom napicia po pierwszej kolejce. Że cały czas ten sam, wiesz, taki ten sam poziom, okej, okay, nie ma innej reakcji. Cały czas to samo, jakaś tutaj bułeczka, jakieś otwarte usta. No nie, o sobie, no to wiadomo, o sobie nie mam jak gadać.
gadać trochę. Co to było? To było solidne. Ósemeczka, no to co, no biały make-up, tak, tapeta, wiadomo. Ryja czerwonego nie zobaczymy. Też delikatnie suspicious. Nie wiem, co mogę powiedzieć, słuchaj. Poza tym, że takie zachowanie sus. Słuchaj, jak na razie, to ty brzmisz na najbardziej trzeźwego. Ale ja właśnie chciałabym powiedzieć, że panie numer 6, ja panu wierzę, że to jest wódka normalnie, ale naprawdę masz zajebistą głowę, nie? Tak ogólnie to głowę, no uznaję, że mam całkiem dobrą. Kiedyś miałem lepszą, ale w tym roku skończyłem w szpitalu na 3 miesiące i potem wyjściu z tego szpitala. Najpierw zapalenie wirusowe, potem jakaś grypa, inny typ grypy przez słabą odporność i tak się tam skończyło. I od tamtego czasu tak mi się pogorszyła odporność na alkohol. Ile mamy minut? 3 minuty jeszcze. Dobra. Jedynka. Kogo masz jako podejrzanego? 8. Ej, dobre pytanie, no. 8. Czemu okay. Ignaca nie wpadł? Ksu za fuck. Jeżeli chodzi o mnie, w sumie tylko szóstkę i jedynkę. To są moich dwóch podejrzanych. Jedynka z takiego powodu, że po prostu jest takie 50-50, mam wrażenie, a szóstka... Nie mogę chyba powiedzieć, dlaczego myślę. Możesz powiedzieć. Mogę powiedzieć? Tak. Dobra, przyszedłem na kanał na Discord i Mati kazał mi się zmutować. Była taka historia, faktycznie. Ja i Mati byliśmy pierwsi na Discordzie, przyszedł Saga. I Mati kazał mu się zmutować, bo miał ważną rzecz do gadania. A, wiesz co, to mogę nawet ci teraz wyjaśnić, bo to jest już takie, że w sumie luz wyjaśnione. Bo wcześniej było tak, że to, co mieliśmy wszyscy kupić, wiesz, nie wiadomo, to było do samego końca, kto będzie impostorem, wiadomo, mieliśmy to kupić. No i że moi rodzice mają dość liberalne podejście do tego. To było tak, że wchodzę do chaty, cześć, cześć, co ty masz przy sobie, gnoju? No, zostało mi to delikatnie, powiedzmy, skonfiskowane i chciałem pytać Hodo, czy możemy jakoś ustawić to, czy będę impostorem. Powiedział Hodo, że no nie, tak nie możemy, iść to dyplomatycznie załatwić. No i udało się załatwić, jestem tutaj, już Hodo chciał znaleźć za mnie zastępstwo, powiedział, że tak nie możemy zrobić, ale jestem tutaj. We love Hodo. Dla mnie sus jest jedynka. Jak przed chwilą wypowiadała się dwójka, to dla mnie dwójka tak trochę już brzmi na taką wciętą, nie wiem, w sensie ja mam też zaburzony światopogląd, wszystko, co się wszystko dzieje i w ogóle. Czwórka, w sumie je tę bułkę, nie wiem. Przepraszam, ale szóstka, że jakby mówił, że ma mocną głowę, to brzmi, jakbyś był za trzy. Nie wiem, kurwa. Przepraszam. Parze, nie to. Dobra, nieważne. 95 kilo. Mam pojemność. A no w sumie. Dobra, okej. I koniec czasu, proszę państwa. Reszta się nie wypowie. Przechodzimy do głosowania. Jesteśmy po przedostatniej rundzie, mam wyniki i wieści są takie, że nie odpada nikt, bo mieliśmy znowu remis. O kurde, Boże. Dzięki Bogu! Trójka oraz ósemka zebrały po 2 głosy. Pytanie, czy gramy dalej, no ale chyba gramy, nie? Tak! Oczywiście gramy! Słuchajcie, mam dobre wieści, to jest ostatnia runda, to znaczy, że ostatnie 2 szoty wpłyną do waszego organizmu za chwilę. Ostatnie 10 minut, zastanówcie się, jest was bardzo dużo jak na finał. Let's go, czas start! Za husarię, husaria, husaria do boju. Ja podejrzewam trójkę z jedynkę, a trójkę dlatego, że jak ty powiedziałeś, że jest poker face i sus, to ona nagle zaczęła mieć jakieś reakcje akurat po tym, nie? A jedynka po prostu mówiła, że ma słabą głowę i dalej nic nie... no. Mi się wydaje, że ja mam słabą głowę. Ja mam helikopter w tym momencie, ale mogło być gorzej. Jestem dziwną osobą, ja mam overreacting chwilami i czasami po prostu nie umiem zareagować przez fakt, że Boże, Jezu, nie chcę tu robić jakiegoś kółka zwierzeń tym. Potrafię po prostu panować nad swoimi zachowaniami. Nagle przestałaś, jak ci powiedział, że sus. No, wracam przez to, myślę, 5 stóp niesamowicie. No, nie będę kłamać. Sorry, pierdolniałam. Dobra, nieważne. Z jednej strony z osadzą mówiłem, że dobry aktor, ale ja to już odpuszczę. Ósemeczka. W sumie od początku, nawet jeszcze przed zaczęciem czegokolwiek, sobie zachowuje się identycznie. By cały czas była taka, wiesz, taka kryzolka po prostu życiowa. Nie wiem, jak tego określenia użyć. Jedyneczka to już mówiłem, że z jednej strony tak przestała reagować, a z drugiej strony, jak, nie wiem, tak z twarzy za jedyneczkę, mi się wydaje, że nie byłaby złym zawodnikiem do tego fachu. Mówię tak już wiesz, od serduszka. Jak chcesz, to możemy się spotkać i wspólnie pójść na szoku. Wow. Nie, ty jesteś takim gitem. Ja też to na siłkę, jesteś takim gitem, kurwa. Idolem jesteś. A jeśli ty widzu mnie rozpoznajesz, to zapraszam na mojego Instagrama. W opisie. No wbijcie mu na tego Instagrama, na TikToka, ładnie to zrobił, no. Link w opisie do wszystkich. A jeszcze muszę wspomnieć o czwórce, bo teraz to dopiero tak zacząłem pomyśleć, że kurde, z jednej strony nawet taki scenariusz miałem w głowie, że jakbym był takim impostorem. Pierwsza 2 kolejki normalnie się zachowywać, a potem, jak wiecie, cały czas ta sama mina. Taka niby, wiesz, trochę odklejona, trochę jak po jakimś pobieraniu krwi. Pobieraniu krwi? Co to jest za argument? Jak mam być szczery, ona je bułkę, ale... ja jej bierze. Ale właśnie, ona je bułkę, no. Ona je bułkę. Dosłownie, ona je bułkę. No.
A ta czwórka jakby tak niby pochopnie oskarża na początku na piątkę. Ja na początku byłam za nią, a teraz jak oskarża mnie... Ja teraz nie powiesz, że jak cię oskarżam, to mnie nie chcesz. Nie no, sorry czwórka, ty generalnie wiadomo, współpraca z całą grę, ale musiałem powiedzieć coś o każdym. Według mnie SAS jest... W sumie trójka, dlatego że według mnie no, podczas picia no jednak no, nie robi tych min, nie? Ja dla mnie też no, dlatego, nie? Ja, nie wiem, może te rosyjskie korzenie coś robią ze mną, nie wiem. Ja powiem tak, patrzę trójce w oczy i mam wrażenie, że jest clean, także to jest po pierwsze. Słodko. Po drugie, nie chodzi o to. Ja chodzi o to, że mam wrażenie, że ma takie ujebane oczy. Po drugie, nie wiem, czwórka się dziwnie zachowuje, także jest najebana. Ustajemka wygląda jak taka typowo najebana osoba, nie? W sensie, stanąłem się między jedynką a szóstką. Generalnie ci, co mają mocną głowę, to no. Ja wiem, czy możesz mieć mocną głowę, ale... Nie, trzy, jak na mnie, kolega dwa, ma tutaj... jeden. Koniec, proszę państwa! Pamiętajcie, to jest ostatnie głosowanie, bardzo ważne. Jeżeli w tym gronie nadal jest agent, to nic nie wygracie. Takiej sytuacji jeszcze nie było, żeby 6 osób było w finale. Teraz pytanie, czy ktoś odpadnie w tej rundzie? Tak, odpadnie. Jedna osoba zebrała 2 głosy. Dosłownie takim fuksem jest to osoba z numerem 8. O kurwa! I teraz słuchajcie, proszę państwa, to jest finalne grono. Jeżeli w nim nie ma agenta, wygrywacie po stówce, ale zaraz się dowiemy, jaka jest prawda. Zaraz zobaczymy wszystkie osoby i zapytamy się ich o ich stan upojenia alkoholowego. Zobaczmy siódemkę, która odpadła jako pierwsza. Więc tak, niestety, uczyłam się na test i mam tutaj piękną łódkę, która stała sobie przez rok tutaj, więc mi smutno, że mnie wywaliście jako pierwszą osobę. Nie kłamała, to prawda. No, bardzo chciałam, ale szkoda. W drugiej rundzie nikt nie odpadł. Natomiast w trzeciej odpadła dziewiąteczka nasza kochana. Halo, dziewiątka, jest z nami, dobra! Cały czas piłam, nawet jak spadłam. Tyle mi zostało, cała była, tyle mi zostało. No, muszę powiedzieć tak. To prawda, dziewiątka piła. No way. Dobra, proszę państwa, przechodzimy do kolejnej osoby, która odpada w czwartej rundzie. Siema piątko, może nam powiedzieć, jaka jest prawda? Co piłaś? Piłam sztoka. Jest, proszę państwa. No to słuchajcie, została jedna osoba. Jeśli ona nie piła, to wygrywacie. Ósemeczka już cię pokazuje. Powiedz nam, albo też pokaż, co piłaś. Tak jak mówiłam, piłam Adama Mistrza. To prawda! A to znaczy, że w waszym gronie 1, 2, 3, 4, 6 jest osoba, która jest totalnie trzeźwa i piła dzisiaj tylko i wyłącznie wodę. I poproszę, żeby ta osoba się ujawniła. To ja. To czwóreczka, proszę państwa! Nie miałem racji. Bułka was ograła, co mogę powiedzieć? Także słuchajcie, proszę państwa, czwórka wygrywa 5 stów. Gratulacje. Nie! O nie! I to wszystko na dzisiaj. Tutaj jest playlista z filmami z serii Ukryty Agent. Kliknij, a jak chcesz wystąpić w moim filmie, to zapraszam na Discorda. Link w opisie.